ciąg dalszy na temat chcę i na temat zmiany. Żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby coś osiągnąć, to samo chcę nie wystarczy. Zauważyłem po latach, że potrzebny jest jeszcze następny element, cholernie ważny, trzeba wiedzieć jak. Jak się nie wie jak, to można chcieć i to też nic nie pomoże. Natomiast niedawno odkryłem, że potrzebna jest jeszcze jedna rzecz. Potrzebne jest jeszcze przekonanie, że ja to mogę osiągnąć i że to mi się należy, że to mi się należy jak psu zupa. Że to jest oczywiste, że ja to zrobię. Wszystko jedno, czy to dotyczy rzucania palenia, czy zdobywania medalu na olimpiadzie. Mam mieć takie przekonanie, że to jest oczywiste. Również może dotyczyć podrywania dziewczyn. Bo niektórzy tak bardzo chcą podrywać, a niektórzy tak bardzo chcą być poderwani. I chcę wam powiedzieć, że zmieniam w tej chwili w moim życiu moje zainteresowania i nie tylko wiem jak, ale uważam, że należy mi się jak psu zupa. Pozdrawiam.